Znajdujemy się na Ursynowie, gdzie 15 lat temu działy się historie, o których później mogłeś usłyszeć na rapowych płytach. Między innymi na W pogoni za lepszej jakości życiem. 15 lat temu tu na tej szkole zaczynała się zajawka hip-hopowa, deskorolka, graffiti, rap, pierwsze teksty. Tu przesiadywaliśmy na tej szkole trochę na patencie molesty. To miejsce przeniesiemy was 10 i 11 kwietnia na festiwal Prosto w hali Torwar. Do zobaczenia. Znajdujemy się na stadionie Olimpii Warszawa, klubu, w którym 15 lat temu trenowałem piłkę nożną. Zdarzyło mi się strzelić również bramkę nosem. W zasadzie od zawsze byłem związany z rapem, ponieważ moi koledzy z klasy mieli starsze rodzeństwo, które miało mnóstwo kaset. Nawet jeżeli niekoniecznie były to jakieś stricte rapowe rzeczy, to w jakiś sposób nawiązujące bardziej do kultury buntu niż popkultury. Nie zapomnijcie być od 10 do 11 na Torwarze, a ze mną w tym miejscu będziecie 11. Także do zobaczenia na Torwarze, festiwal Prosto, Diox, Dioxide, Hi-Fi Banda, salut! Znajdujemy się w skateparku Jutrzenka, oldschoolowym skateparku warszawskim, gdzie 15 lat temu, jako 12-latek, zdarzało mi się katować triki na rolkach. Byłem mocno wkręcony w całą subkulturę skate'owską, co później konsekwentnie zaczęło przeradzać się w fascynację rapem. Sięgałem po różne pisma, wychodził Ślisk, który był w papierze jeszcze. Konsekwentnie odsuwałem się troszkę w stronę muzyki od jazdy na rolkach. Niemy Przezeń, skatepark Jutrzenka. W to miejsce przeniesiemy was 10 i 11 kwietnia w Torwarze na festiwalu Prosto.